Witamy, jeszcze raz my, Agata. Grzegorz. Kontynuujemy tematy związane z bezpieczeństwem psa na drodze. Mówiliśmy, jeszcze do końca chcieliśmy Wam powiedzieć, czy zabierać psa, czy nie zabierać go ze sobą na urlop. Co jest dla niego lepsze? Mówimy o tych wyjazdach urlopowych. Moim zdaniem, to jest moje osobiste zdanie, ja zawsze zabieram psy na takie wyjazdy, bo są członkami mojej rodziny i również taka zmiana miejsca jest fajna. Natomiast każdy indywidualnie do tego podchodzi i mamy tutaj kilka możliwości. Czyli zabieramy psa, bo w tej chwili już wiemy, że wiele ośrodków wypoczynkowych, wiele pensjonatów przyjmuje po prostu psy i są ku temu pewne warunki, jeżeli my spełnimy te wymagania danego ośrodka. Natomiast jeżeli mamy możliwość zostawienia psa na przykład u rodziny, możemy to zrobić z taką uwagą, że ten pies powinien być oczywiście przygotowany do tej rozłąki z właścicielem. Mówimy tutaj o tym stricte stresie separacyjnym, czyli pies zna rodzinę, czuje się tam dobrze, prawda? I rodzina wie, jak zajmować się takim psem. A jeśli nie mamy wyjścia i lecimy na przykład za granicę i jesteśmy w sytuacji, że psa musielibyśmy oddać do hotelu, czy specjalnej instytucji zajmującej się, bo są takie. To jak go wtedy przygotować? No przede wszystkim wybieramy te, które są polecane, że tak powiem, te, które mają dobrą renomę, no bo wiadomo, że to jest jakaś forma zarobkowania, ale trzeba być do tego merytorycznie przygotowanym. Ideałem by było, gdy można do takiego ośrodka, do takiego hotelu sobie przyjechać i pobyć. Taki pobyt dzienny zafundować swojemu psu, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I wtedy już mamy jakąś wiedzę na okoliczność dłuższego pobytu. Zabezpieczamy tam psa, wszystkie kwestie, które są związane z codziennością, powinien taki właściciel hotelu wiedzieć i wtedy spokojnie możemy psa umieścić i my z kolei korzystamy z uroku w wakacji. Ale czy my musimy na przykład dać taką zgodę, żeby w razie czego, w razie choroby naszego pupila właściciel hotelu mógł wezwać lekarza, udzielić pomocy? Tak, to wszystko jest opisane w regulaminie dobrego hotelu, bo dobry hotel tymi wszystkimi sprawami na pewno się zajmie, ale musi mieć zgodę jak najbardziej właściciela i to jest indywidualna już umowa na okoliczność pozostawienia psa w takim hoteliku. Okej, a teraz mamy na przykład szczęście i bierzemy naszego pupila z nami w podróż. I teraz tak, jedni przypinają, inni przewożą na siedzeniu, inni na podłodze, jeszcze inni w bagażniku mają specjalne miejsca, w kontenerkach. Jak to robić, żeby było bezpiecznie dla wszystkich członków wyprawy? Przepisy ruchu drogowego nie jednoznacznie określają, czy pies powinien być przypięty, czy nie. Przypięty powinien być człowiek, oczywiście dziecko w foteliku, natomiast pies traktowany jest nieco inaczej, natomiast jako każdy, przedmiot, nie niestety, chwilowo jeszcze. Dla nas nie zwierzolubów, tak, natomiast ale... dla prawa w tym kontekście, natomiast policjant może zinterpretować prawo na okoliczność bezpieczeństwa, które powinno panować w samochodzie, czyli pies, jeżeli nam przeszkadza, jeżeli wchodzi, jeżeli przy nieszczęsnym sytuacji stłuczki przemieszcza się, no bo jest nieuruchomionym przedmiotem, to wtedy może spowodować jakieś niebezpieczeństwo i wtedy policjant może nam z kolei zafundować mandat. Dlatego powinniśmy zabezpieczyć psa. Szeroka w tej chwili jest możliwość zakupienia pasów bezpiecznych, dobrych, dostosowanych do ciężaru psa, dostosowanych do tych miejsc, w których pies powinien przebywać, kontenerki przewozowe. Jeżeli pies nie jest takim zabezpieczony w taki sposób, to oczywiście uczymy go, żeby był najlepiej jak najniżej, bo wtedy ten środek ciężkości i ta choroba lokomocyjna wtedy tak się nie objawia i to ten ruch nie jest zauważany przez psa, nie pobudza go to i przede wszystkim powinien być spokojny, czyli nie angażować się w komunikację z właścicielem na okres gdzieś tam przejeżdżania i to ten przejazd powinien również być odpowiednio zorganizowany, czyli powinniśmy zabezpieczyć psa na okoliczność właśnie ewentualnej choroby lokomocyjnej, przygotowujemy psa. Karmić, nie karmić, jeżeli ma chorobę. Wiele szkół. Robimy z założenia tak, że nie przekarmiamy oczywiście, bo jeżeli to się wydarzy, to jednak te wymioty będą bardzo intensywne, ale też nie na pusty żołądek, bo mimo, że jeżeli nastąpi po prostu ta symptom choroby lokomocyjnej, to wtedy ta tłuszcza brzuszna jednak chce wydalić i jest ten problem, prawda? Zwierzę się męczy. Spacer przed wyjazdem, oczywiście zabezpieczenie wody, oczywiście jeżeli mamy w samochodzie klimatyzacja. Tak, no ma być komfortowo, ma być bezpiecznie. Bezpiecznie może być komfortowo w takiej kolejności i te sytuacje dadzą nam możliwość przejazdu z punktu A do punktu B.
nie z naszego miejsca zamieszkania do pensjonatu, tylko na miejsce postojowe. Odpoczynek, wyjście, fizjologia i tak dalej, prawda? Te wszystkie rzeczy są bardzo ważne, żeby nasze psy mogły sobie spokojnie funkcjonować w czasie podróży. Także dziękujemy. Na tym kończymy ten nasz odcinek. Oczywiście jak macie pytania, dawajcie komentarze, będziemy na nie odpowiadać i zapraszamy na kolejny.